to już drugi raz, kiedy razem mamy przyjemność brać udział w tej charytatywnej imprezie. No muszę powiedzieć, że ten rok od poprzedniego biegu był dla nas bardzo owocny. Mamy w tej chwili pierwszą w Polsce specjalizację OncoFitness przygotowującą instruktorów do bezpiecznego, efektywnego trenowania z osobami w trakcie choroby nowotworowej. I obecność tu dzisiaj jest dla nas bardzo znacząca z dwóch powodów. Dajemy znak i sygnał, że jesteśmy wszyscy razem. Nasza grupa, która ćwiczyła cały rok, również biegną, idą w tych dystansach, ale również robimy nabór do kolejnej edycji, do kolejnego projektu treningowego i mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie owocny pod tym względem, że będą do naszych grup napływały nowe osoby, które będą chciały trenować, realizować tą rekreację ruchową z nami. Witam Państwa bardzo serdecznie. Już po raz siódmy tworzymy Race for the Cure Polska. To jest międzynarodowe wydarzenie, bieg i marsz charytatywny, który w ciągu jednego roku zrzesza ponad milion uczestników tego wydarzenia w całej Europie. Samo wydarzenie jako idea Race for the Cure niesie przede wszystkim za sobą kwestię świadomości, edukacji dotyczące profilaktyki raka piersi. To oznacza, że my musimy bardzo mocno jako całe społeczeństwo, jako interesariusze systemu zwiększyć aktywności systemowe dotyczące zgłaszalności osób na badania przesiewowe. No, pierwsza kobieta. Brawo! Pierwsza kobieta. Brawa! Pierwsze kobiety na mecie! Brawo! Pięknie! Nie zdążyłam zdjęcia! Dwa, start!